Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy byłem dzieckiem, marzyłem o tym, żeby pracować w telewizji. Trafiłem do telewizji kablowej Praszka i tam byłem oszołomiony liczbą kamer, która w tym studiu się znajdowała. Było ich 5. Później przez wiele lat swojego życia przyjeżdżałem do różnych lokalnych telewizji, później też do dużych, żeby podglądać pracę dziennikarzy. Dzisiaj mam własną telewizję, to znaczy mogę wyjąć smartfon i nagrać dowolną rzecz. I to jest niesamowite, bo w ten sposób jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób promować nasz biznes i promować to, co robimy na co dzień, tym samym zwiększając liczbę klientów, zwiększając dotarcie do potencjalnych zainteresowanych osób, budując swój wizerunek w social mediach, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, że przez wideo jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób wytłumaczyć naszym potencjalnym klientom, co oferujemy. I nawet kiedy za oknem słychać różnego rodzaju dźwięki, możemy ograć je w bardzo fajny sposób, mówiąc do naszego smartfona. Telefony dają dzisiaj możliwość nadawania w bardzo dobrej jakości, nie tylko na żywo w internecie, ale także nagrywania do środka w bardzo dobrej jakości, czyli w jakości HD. Mają świetne aparaty, ale żeby nagrać smartfonem dobre wideo, trzeba mieć pewne umiejętności. I o tych umiejętnościach przez najbliższe 7 dni będę Państwu opowiadał, więc zapraszam do śledzenia tego, co i na Facebooku, i na YouTubie, i na LinkedInie będę wrzucał. Będziemy mówili o tym, jak wykorzystać smartfon do zwiększenia przychodów w naszym biznesie. Bardzo Państwa zapraszam, Tomasz Słodki.